731, a to jest kolejny odcinek z LEGO Indiana Jones. Dzisiaj w tym odcinku zakończymy, jakby to powiedzieć, pierwszą część przygód Indiana Jonesa, właśnie. Bo jesteśmy już przy szóstym poziomie, raczej przy szóstym rozdziale i powoli zbliżamy się tak jakby do zakończenia go. Bo można powiedzieć, że tak jak chyba w odcinku powiedziałem, to tutaj akurat jest maksymalnie w każdym po 6 rozdziałów i właśnie zakończymy jeden z nich, ale zanim to zrobimy... to może jednak coś wykupię. O, może tutaj. Chociaż... najpierw kupmy paczki. Te, które są nam odblokowane. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o resztę... to cóż... na razie to na tyle będzie. Trzeba będzie zebrać wszystkie paczki, jakby powiedzieć, z każdego rozdziału. A tutaj niestety nie miałem okazji je zebrać. Może dlatego, że były po prostu nie do zebrania, okej. Okay. Mamy tutaj Monkey Mana, czyli mężczyznę z małpą. Kupiszą. O, Indiana Jones The Third Disc Quiz. I Indianę w takim w białym stroju arabskim. Dobra, mamy Beloga, czyli głównego antagonistę i to wszystko. Dobra, to może w końcu kontynuujmy, jakby powiedzieć, grę i zakończymy, i rozpoczynamy szósty rozdział, Opening the Ark i zakończmy pierwszą część przygód Indiana Jonesa o poszukiwaczach zaginionej Arki. Zaczynamy, moi państwo. I tak. O, patrzcie na to. Jesteśmy w pewnym, można powiedzieć, bazie wojskowej. Serio? Okej. Okay. No to sobie poradziliśmy z żołnierzem. I takie szybkie informacje z poprzedniego odcinka. Właśnie, Marion została porwana i artefakt związany z poszukiwanej zaginionej Arki też został zabrany. I teraz Indiana Jones jakby w stroju żołnierza. Żołnierza razem z Marią muszą odzyskać artefakt, zanim Belog zrobi... dokona, jakby to powiecie, osiągnie swój cel. Znaczy, chodzi o to... to po prostu musimy powstrzymać go za wszelką cenę. Dobra. Więc tutaj... jesteśmy akurat w bazie wroga. No tak, to że zabraliśmy im artefakt, to nie znaczy też, że to już jest koniec. Nie. Dopiero teraz będzie koniec. Dopiero teraz będzie koniec, jak z nimi się... Jak z nimi się rozprawimy bardziej. Dobra. Okej, skaczemy, proszę bardzo. Trzeba będzie... okej, teraz będziemy właściwie... przemieszczali się po tajnej bazie wojskowej. Okej, niech otworzy. Okej.
Dzięki temu stroju możemy się przedostać do kolejnego pomieszczenia. Dobra. Bierzemy i niszczymy. A tutaj widzę właściwie część mini zestawu. Dobra, to daj to samo. O, budujemy sobie łódkę, dobra. Może wskoczymy na chwilę. Dobra. I podpływamy tam. Wskoczymy i bierzemy. O, proszę. Nie zdobyliśmy pierwszą część mini zestawu tego skarbu. Dobra, pływamy tam dalej. I tak mogliśmy się tam dostać. Chociaż poczekajcie. Zobaczmy. Czy. Nie. No ja myślałem, że jakoś w taki sposób mogliśmy się tam przedostać, ale najwidoczniej nie. Dobra. No i tutaj chyba, po tej stronie chyba zrobiliśmy wszystko, tylko trzeba tam dać tą skrzynkę tam. A to, okej, to teraz będziemy mieli tutaj przeciwników. Dobra. Ludzie żołnierze zorientowali, że jedna się przeciwnik. No, ewidentnie oni się zorientowali, że coś tutaj nie gra. Znaczy się, ja się zastanawiam. No. Ja jestem ciekawy, czy my nie mogłyby to wziąć. Naprawdę. Okej, ale się ich rozwiliśmy na jakiś czas. Pewnie przyjdą tu kolejni, dobra. To ewidentnie ten, jakby powiedzieć. Ta łódź podwodna, którą właśnie porwali właśnie Marion i ten artefakt nasz, czyli w pewnym sensie arkę. Okej, tutaj musimy podbierać. Okej, coś tutaj jest. Da się to zniszczyć? Nie, to jest ewidentnie metalowe, więc nie da się. Dobra. No i jesteśmy tutaj, ale tutaj właśnie mini zestaw, więc chciałbym go jakby powiedzieć. O, proszę bardzo, i zdobyłem pierwszą część mini zestawu. Znaczy, co ja mówię, pierwszą część? Nie, źle. Chciałbym powiedzieć drugą część do mini zestawu. Zostały nam jeszcze 8 do zebrania. Okej, jeszcze pozbierajmy te monety. Okej, tutaj mamy jakby powiedzieć klucz do pokręcenia. I coś będzie trzeba tutaj zrobić. Okej, coś się niszczymy. Pewnie na końcu będzie czeka na nas walka z Belokiem. Okej, może. A, patrzcie, taki mechanizm. Okej. I tutaj też coś mamy. Okej. O, proszę, mamy tutaj karabinek. Okej, co tutaj? A, mamy coś takiej platformy. Mamy coś takiego przesuwania w takiej platformy. Okej, wejdźmy na górę. O, proszę, mini. A, tutaj potrzebna jest nam po prostu bardzo nitka postać. Dobra. Okej, i wcielamy się w Mario, a ona przetransportuje właśnie Indian. Naszego bohatera tam.
Okej, co my tutaj mamy? A, tutaj możemy ewidentnie to ściągnąć. A, proszę! I mamy po prostu... Teraz Mario może się teraz tam przedostać. Okej. Ale czy to już wszystko? Jeszcze tam jest właśnie jakieś tam pewnego rodzaju... Tam na górze jest przejście. Że tam to więc trzeba będzie tam... Więc tam ewidentnie trzeba wejść. Ciągnijmy i... Okej, no to strzelamy do nich. Kolejne, jak mówić, pomieszczenie pełne żołnierzy. I proszę bardzo. Początek tego rozdziału, a my już zdobyliśmy 100% 100% prawdziwego poszukiwacza przygód. Jeszcze tutaj. No i zakończyliśmy w ten sposób nasz karabinek. Okej, tam jest akurat skrzynka, ale ja chciałbym wejść jakoś tam na górę. Okej, zapinowałem się, ale jakoś odpinowałem. Okej. Jak to ty? Chwila, zaraz. Ej, tutaj mamy coś w rodzaju. Jeszcze tutaj. A coś tak chyba myślę, że... Tutaj przy tym... Jakby powiedzieć, w łodzi podwodnej... Potrzeba te skrzynki, żeby załatwić tutaj. A i stąd możemy przejść. Okej. Dobra, Marion, ciągnij. Raczej przekręcę kluczyk i... Wkładamy tutaj i to teraz zbudujemy ten mechanizm. Proszę bardzo. A i tutaj trzeba strzelić, dobra. Ale to jeszcze zaraz to zrobię. Chciałbym jeszcze tutaj trafić. A już wiem, trzeba tutaj jakoś w pewnym sensie trafić. O nie, źle. Okej, teraz. No i proszę bardzo, i mamy drabinkę. I przedostajemy się do kolejnej lokacji. Pewnie. A, i takie buty, okej. A tam co? Chcemy wiedzieć, co tam jest. A, stąd możemy tam przejść. Dobra, to ja akurat wracam w stąd, w tą stronę. No, Marion, okej. I bierzemy po prostu... Proszę bardzo. Tego się nie da zniszczyć, nie da się. Dobra. Dobra, i w ogóle Marion jest akurat w... W pewnym sensie w takiej piżamie, jak można zauważyć. Okej. No to co, przechodzimy. I wyszliśmy właśnie w tej, jakby to powiedzieć, w coś rodzaju bunkra. Ale teraz będzie na nas czekać walka z pozostałymi przeciwnikami. Więc musimy się przygotować. No i mamy.
bierzemy pistolet, znaczy rewolwer. No i pozbyliśmy się ich. Na jakiś czas. Dobra. Jeszcze oczywiście te klocki, jakie tutaj są. Tutaj niszczymy. Myślę, że już mam 100%, ale warto jednak to zbierać w celu kupowania tych wszystkich postaci, jakie tutaj są. O, proszę, i mamy karabinek. Okej. Tutaj możemy przejść? Nie, niezbyt. No, tutaj trzeba będzie coś wykopać. Dobra, nieważne. O, proszę, ciągnijmy to. Dobra, ale tam jest jak... Tutaj mamy jakąś chyba taką zagadkę do rozwiązania. To najpierw przejdźmy tam. Okej, pomóżmy Marion przejść. O, i blisko moneta. No i co, czeka nas walka z przeciwnikami i... No jeszcze spadłem w dodatku. O! Udało się. Okej, no to strzelamy. Tu jest akurat klucz. Niech Mario go zabierze. Dobra. Tutaj. No i odstrzelamy. Okej. No niestety Mario... Mario odebrałam. No. Czy ja przez ten cały czas mówiłem na nią Maria? Tutaj? Jezu, pomyliłem się. Chodziło mi o Marion. Okej, niszczymy. Okej, i tutaj jeszcze niszczymy. Tego chyba się nie da już więcej zniszczyć. Dobra. Tutaj. O! I mamy tutaj kolejnego. O, proszę. Okej, dzięki temu stroju... Dzięki temu stroju... Możemy po prostu blokowywać te... lokacje. Co my tutaj mamy? No dzięki... Czyli jednak tak, dzięki temu ustawieniu możemy wejść w niektóre lokacje. Ekstra. Dobra. Zobaczymy. Ale co tutaj? Nic nie da się tutaj zrobić. O, proszę bardzo! I proszę bardzo, i mamy pierwszy... O, trzeci mini zestaw zebrany. Okej, jeszcze tutaj. Okej, tutaj widzę, że nie da się już nic zniszczyć. Dobra, to... O, tutaj jeszcze coś tam mamy. Ale jakie... No, zablokowane niestety. Tutaj patrzcie. Tutaj możemy jednak uwolnić, jakby powiedzieć, konie. Dobra. Mario ma akurat klucz.
więc muszę naprawić tą ciężarówkę. Proszę bardzo. I może odjechać. No nie no, potrzebny... No tak, no niestety nie możemy rozwiązać tej zagadki, niestety. Bo Indiana nie ma... Bo nasi bohaterowie nie mają, jak powiedzieć, książki. Indiana miały taką książkę w krypcie, ale... Nie mógł jej oczywiście... I on posiadał w ogóle tą książkę. Tylko zebrał i mógł rozszyfrować tą zagadkę, a tak to nie. Dobra. O, tutaj akurat mamy motor, więc możemy od razu... Czy jednak ciężarówka potrzebna? Dobra. O, proszę bardzo. A tutaj musimy rozwiązać zagadkę, żeby... Jakoś przejść na, jakby to powiedzieć, do kolejnej lokacji. Musi to być akurat czwórka. Czyli musimy to ułożyć cyfrę. Tutaj mamy, jakby to powiedzieć, czwórkę. Chwila. Myślałem, że da się jakoś to zniszczyć i coś się stanie, ale niestety nie. Dobra. Tutaj trzeba dać... O, proszę. Okej, Mario musi wskoczyć. Dobra, i układamy. O, proszę. A takie buty. Mamy tutaj pod spodem baz... Proszę bardzo. Rakietnice. To super. Tutaj jeszcze mamy coś do wykopania. O, tutaj jeszcze. Dobra. A poza tym tutaj też... Jeszcze tutaj... Też mamy do pewnego rodzaju, żeby tam skoczyć. Okej, skoczymy? Tak, skoczymy. I proszę bardzo. O, i dopiero teraz. Czy ja się wysadziłem? No i mamy tutaj konie. Konie możemy ujeżdżać. To ekstra. Ale chciałbym wziąć rakietnicę. Wow. Chciałbym wziąć taką rakietnicę. Dobra. I wracamy z powrotem. Na koniu. Dobra. Przeskakujemy. Dobra, to co? No to celujemy. Z tej odległości spróbuję. I proszę bardzo. I to tyle? Nic tutaj, nic nie... Tego zniszczyłem i co inni? Jeszcze tutaj mamy monety do zebrania. Tylko muszę się tam jakoś przedostać. Nie da się w ogóle tam skoczyć? Czy muszę użyć po prostu konia i... Chwila, co to... A, myślałem, że tam mam przejść, ale nie. Dobra, no widać, że tutaj nic nie zdziałam. Tak jak i tu. No właśnie. No
mówi się trudno. Przechodzimy dalej do kolejnej, jakby gdzieś powiedzieć, lokacji. I co? No i niszczymy. Proszę bardzo. I przechodzimy dalej. Oho! Widzimy naszych, jakby powiedzieć, Beloka i jego wspólników. Co jest? No to pięknie. No niestety plan Indiany i Mario nie wypalił. A patrzcie na to, udało się i... Oho! No i zaczyna się. No to walka z... No to się zaczyna. No zaczynamy walkę z naszymi przeciwnikami. No i pięknie, nie, i straciłem bazookę. A miałem jeszcze to wysadzić. Ale no oczywiście. Dobra, no to czeka nas walka z naszymi... I to jest ewidentnie zakończenie tego rozdziału, gdzie tutaj walczymy z bossem, jest nim Belok właśnie. To czas zakończyć to raz na zawsze. Chwila. Jeszcze tutaj mamy i... Okej. On kryty na górze, więc... Dobra. A tutaj będą... O, proszę, i tutaj jest ten artefakt. Artefakt tutaj jest takie... Tutaj właśnie ładnie stoi. Znaczy, ładnie tutaj stoi. Dobra. Gdzie książki nie ma. Proszę bardzo. Tutaj spróbujmy, jakby powiedzieć. Mamy tutaj dużo miejsc do wykopania, więc dobra, weźmy sobie łopatę. O, tutaj, jeszcze tutaj będzie na mnie bił. Dobra. I co, to tyle? Okej, tutaj trzeba ewidentnie wskoczyć. Za chwilę zajmiemy się Belokiem. Tylko jeszcze tutaj, no niestety... Wtedy spadłem. Okej, no... Tutaj skaczmy. O! Udało się! Okej, tutaj trzeba... I co? Tutaj... O, mamy przejście. No i co? No i nic. Chyba to będą po prostu miejsca, gdzie będziemy walczyć z Belokiem. Dobra. Okej, weźmy tą łopatę. I walczmy z... No i oczywiście... ...mnie zabił. Oni tam będą po prostu nadchodzić z różnych stron, więc... Będzie trudno po prostu cokolwiek zrobić. Dobra. O, tutaj mamy kamerę. Oj, proszę bardzo, i mamy... Proszę, czwartą część mini zestawu. Zostały nam tylko sześć.
Dobra, to akurat trzeba dać tutaj. A, i tam możemy się dostać i dorwać Veloka. Okej. Okej, zabraliśmy mu te życie, dobra. Okej, jest tam na dole. Okej, znaczy po tamtej stronie. Aha! I tak będziemy mogli go w pewnym sensie pokonać. Dobra. No pięknie. Jeszcze te same monety przez tych jakby co powiedzieć przeciwników. Dobra. Teraz pójdźmy tam. Wykupmy jeszcze to miejsce i w ten. I chyba zakończymy w ten sposób. O, proszę bardzo, no i piąta część mi zestawu i została nam jeszcze połowa, ale pewnie połowę nie zaliczymy, dobra. Teraz nam jedynie co zostało to walka z Velokiem, więc... Okej, Mario mnie ciągnie. Żalinę i walczmy. Okej. Oj. Wow. Można powiedzieć, że Velok jest doskonałym skoczkiem. Okej, skaczemy. I... Okej, jeszcze raz. I... O, tutaj? No i... Okej, zostały mu tylko dwa życia. No i... Okej, to zakończmy to. I proszę bardzo! No niestety, nic z tego. Oho, no i zaczyna się. Wow. Tak jak w filmie, tak i tu, tak zakończyliśmy z głównymi przeciwnikami. I koniec! Tak, i tak się właśnie zakończyliśmy ten rozdział. Można powiedzieć, że zakończyliśmy go w pewnym sensie troszeczkę... Tak akurat było w filmie. Okej, jeszcze kasę. O, jeszcze tutaj. Okej, zbieramy pieniążki, zbieramy. No tak się akurat zakończyło, że Veloki go... Jak się towarzysze... Zginęli w taki oto sposób. No, a mogli jednak nie otwierać tego artefaktu. Patrzcie. I tutaj patrzcie, mamy tutaj ten artefakt z mini, ten skał z mini zestawu. To jest ten artefakt z tej, powiedzmy, arki. I tak oto. Tak oto zakończyliśmy, jakby powiedzieć, tą pierwszą część. Jedynie co możemy zrobić, to dokończyć historię, więc dokończmy na spokojnie. Dokończmy historię tej pierwszej części. Okej, no i cóż. I wracamy. No proszę. Tak się właśnie ten film kończy. Okej, dał ten artefakt do jakiegoś magazynu.
teraz nie wiem, jak się stąd wydostać. Okej. I tak oto, moi kochani, zakończyliśmy pierwszą część z przygód Indiana Jonesa. Właśnie, z tym poszukiwaczami zaginionej Arki. No, i zostały nam zostały nam oczywiście dwie części, czyli można powiedzieć Indiana Jones i Świątynia Zagłady i Indiana Jones Ostatnia Krucjata. Tak jak w każdej, powiedzmy, serii z gier Lego, jest tak, że jak skończymy jakiś pewny wątek fabularny w historii, to mamy końcowe napisy. Oczywiście. Jeszcze ta muzyczka. No. I cóż. Jedynie co możemy zrobić, to tylko obejrzeć sobie napisy, ale szczerze... W końcu zakończyliśmy pierwszą część. Czyli jak zakończyliśmy pierwszą część, to zaczynamy kolejne. I tak, każda część ma po 6 rozdziałów, co daje nam po prostu... że pewnie będzie 18 odcinków z tej serii. Tak zgaduję. Okej. No i oczywiście. Tak oto zakończyliśmy, no. Velok akurat zginął ze swoimi towarzyszami. I cóż, no i oczywiście... Tak było też w filmie, ale troszeczkę tutaj w tej katastrofie ta ich śmierć jest taka mniej przerażająca. No wiadomo, przecież to Lego, a w filmie ich śmierć wyglądała troszeczkę, no powiedzmy, nie troszeczkę, no troszeczkę, bardziej tak przerażająco. Ci co oglądali w ogóle Indiana Jonesa i poszukiwacze zaginionej Arki, to wiedzą, o co mi chodzi. Po prostu... tej śmierci była naprawdę... strasznie... chyba najlepsza. Jeżeli chodzi o klimat, tak właśnie takich przygodowych, o poszukiwaczach skarbów i przygód. Jak właśnie w Indianie Jonesie. Pomimo, że to są końcowe napisy, to pamiętajmy, że to jeszcze nie jest koniec gry. Koniec gry będzie, jeżeli zaliczymy wszystkie przygody Indiana Jonesa. I zostały nam tylko ostatnie dwa, ale pewnie oczywiście przejdziemy na spokojnie. Okej. Oczywiście widzimy te wszystkie obrazki powtarzające się. Tutaj te, jakby powiedzieć, kolecz, w którym właśnie naucza Indiana. I... O, proszę. I chyba to już... O, proszę. I to już koniec. I mamy 25,1% przeszedłej gry. No i oczywiście mamy... No i mamy tutaj filmik z budowniczymi, którzy budują właśnie to logo Traveler's Tales. Właśnie. No i cóż. Jedynie co mi zostało, to się z wami pożegnać. Bo w
końcu zakończyliśmy właściwie. Bo tak naprawdę zakończyliśmy tak naprawdę przygodę. Pierwszą z trzech przygód o Indianie Jonesie. Okej, w następnym odcinku pewnie zajmiemy się właśnie świątynią zagłady. Tutaj. I jak widzę, tutaj jest tak, że w każdej części mamy po prostu innych bohaterów. Znaczy nie, mamy tego samego głównego bohatera, czyli Indiana Jonesa, ale chodzi o to, że poznamy też innych postacie. Tak zakończyliśmy, więc tak. Właśnie, tutaj najlepiej zakończymy, jakby to powiedzieć, naszą przygodę. Raczej zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i komentarz pod filmem. A my się widzimy już w następnym odcinku, gdzie rozpoczniemy kolejną filmową przygodę z Indianą Jonesem. Na razie to na tyle, więc na raja spadam! BOOM!